Świetna ligowa passa drużyny wrocławskiej pod wodzą Oresta Lęczyka sprawiła, że reprezentacyjna przerwa w rozgrywkach ekstraklasy dłużyła się piłkarzom Śląska niemiłosiernie. Większość zawodników z niecierpliwością czeka na powrót do walki o punkty. Dla nas jest to przyjemność grać. Ostatnio mamy tą świetną passę. Czujemy się mocni, no ale też zdajemy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudne zadanie. Lech u siebie gra bardzo dobrze. No ale my na pewno zrobimy wszystko, żeby ta passa dalej trwała. Wiem, na co stać moich zawodników, zapowiada przed meczem z mistrzem Polski trener Śląska. Orest Lęczyk liczy na dobry występ nie tylko wrocławskich piłkarzy. Oby sędzia był lepszy od obydwu drużyn na boisku, wykazał się lepszą formą, a umiejętności piłkarzy Lecha, a szczególnie ich występy w Pucharze Europy, no dają jednak do myślenia, że to jest dobra drużyna i rozegranie tam meczu byle jakiego to po pierwsze nie wypada przy takiej publiczności, a po drugie no chłopcy chcą dalej nie przegrywać, daj Bóg wygrywać. Śląsk do Wielkopolski udał się bez kontuzjowanych napastników Diaza i Wukeli oraz leczących się wciąż obrońców Wołczka i Spachicza. Do kadry wrócili natomiast Remigiusz Jezierski i Dariusz Sztylka. To jest o tyle u nas dobre w drużynie, że strzelanie bramek jest podzielone na cały zespół, że nie tylko napastnicy strzelają, ale też strzelają pomocnicy, obrońcy, więc to na pewno cieszy. No ale tutaj nasi napastnicy na treningach prezentują świetną formę strzelecką, więc tylko kwestia czasu, kiedy oni to przełożą na mecz. Orest Lęczyk w swoim stylu przypomina, że o wyniku w Poznaniu decydować będzie wiele czynników, także tych pozasportowych. Gramy w piątek, to jest 13. kolejka. Odrzucam to od siebie, ale mówiąc bardziej poważnie, podobno gramy na zupełnie nowej murawie, która ma być atutem gospodarzy, bo są drużyną w końcu reprezentującą mistrza Polski, ale mamy też wielu piłkarzy, którzy już nie takie mecze jak dla nią grali kiedyś i bardzo bym chciał, aby sobie przypomnieli, jak się gra w piłkę z takimi drużynami na takich stadionach. Mam nadzieję, że nie będziemy tam chłopcami do bicia, a podejmiemy rękawice. Mecz Lecha ze Śląskiem w piątek o godzinie 20 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu.